witam Was serdecznie. Dzisiaj mam dla Was przepis na tartę z porami. Pory kroimy w pół talarki. Do garnka bądź patelni dodajemy 2 łyżki oleju i pory podsmażamy przez około 5 minut. Dodajemy sól oraz pieprz i tymianek. W tym czasie jajka przyprawiamy pieprzem, solą oraz gałką muszkatołową. Dodajemy śmietanę i wszystko mieszamy. Jabłko, nie obierając ze skórki, kroimy na cienkie plasterki. I to samo robimy z serem. Teraz blachę na tartę smarujemy masłem i wykładamy ciastem francuskim. Nakłuwamy widelcem. Wysypujemy bułką tartą. Na górę wykładamy teraz podsmażone pory. Kawałki jabłka oraz sera. Zalewamy masą jajeczną. I na sam koniec posypujemy orzechami. Tak przygotowana tarta wędruje do piekarnika na około 25 do 30 minut.